50 lat przepracowałam i nie dostałam ani złotówki. Dla mnie to jest... Powinna pani za tyle lat całą wziąć tą 14? Oczywiście, bo to powinno być wynagrodzenie dla takich, ile ja włożyłam do państwa, ile ja kupiłam butów, ile ja kupiłam jedzenia. 14 emerytury cię pytam, czy powinna być, czy pani jest zmęczona tą 14, że okrojona i tak dalej, że za mało pani wzięła? Bo ja nie wzięłam w ogóle. Właśnie. Dla mnie to jest chamstwo. Właśnie, jak pani to ocenia, że... No chamstwo, dla mnie to jest chamstwo. Po tylu latach pracy, 50 lat przepracowałam i nie dostałam ani złotówki. Dla mnie to jest chamstwo. I nie pójdę nigdy na wybory. Nigdy nie pójdę. Jest oszukana. Tak. A głosowała pani na ten rząd czy na inny? Głosowałam właśnie. Czy pani żałuje, że pani mi za to skończyła? Żałuję i teraz nie pójdę na żadne wybory. Czytam, że co szósta osoba już jest zniesmaczona, co głosowała chyba na ten rząd. Zamiast takie ludzie powinni być wynagradzani. Tak. No teraz wychodzi na to, że nie ma sensu pracować. Ani złotówki nie wzięłam, nawet złotóweczki nie wzięłam. Po tylu latach pracy i mąż to samo, nie wzięła ani złotówki. A powinna pani za tyle lat całą wziąć tą 14? Oczywiście, bo to powinno być wynagrodzenie dla takich, ile ja włożyłam do państwa, ile ja kupiłam butów, ile ja kupiłam jedzenia, ile ja kupiłam biletów, ile ja wykupywałam, bo ja nie mam pracy, blisko musiałam dojechać 15 kilometrów. I co mnie dzisiaj państwo... Ile składek, ile wszystkiego podatków? I jak państwo dzisiaj potraktowało? Nie dało mi ani złotówki. To ten nieszczęśliwy według pani. Dziękuję. A jak się pani żyje tak jeszcze poza wszystkim? Te emerytury wystarcza, tej stałej, jak to wygląda? Mnie wystarcza emerytury, bo mówię panu, że nie dostałam ani złotówki. Ani złotówki nie dostałam. Pani mówi o 14, a teraz mówię tak normalnie, na co dzień. Jak się pani żyje? To ta sama emerytura wystarczająca? Wystarczy. Dla mnie wystarczy, bo dla tej... Składki 40. Tyle lat się płaciła, a teraz czekam 1,5 roku na lekarza. Czy pani prywatnie nie chodzi, tylko czeka pani? W końcu. No, trzeba. Jak trzeba już, to trzeba. A ile, pani, ile było lat pracy, ile te emerytury u pani? Tak około? Jakbyś pani jeszcze było? Ja? 35. To dużo lat pracy. Dobra emerytura potem? Z trójka jest chociaż? Nie ma. Gdzie tam do koło dwóch. Da się żyć za te 2,5? Czy da się żyć za te 2,5 tysiąca? To jest sam powiedzmy. Przeżyje? Nie przeżyje. Powiedzmy, że 600-700. Jak ja płacę 670 za mieszkanie co miesiąc. A gdzie światło, gaz? Woda. No i co? Woda. Leki, no. Zakupy, jedzenie, ubranie, jakieś, no nie, wyjazd, jakbyście gdziekolwiek. No, nie ma mowy, gdzie. No niby są te 13, a to chyba za słabe wszystko. No cóż, 13. 14. Jak jest sama osoba, to niestety nie wyżyje. Dwoje, tak. Ale już jak jednego braknie, tak, to nie ma mowy. Jak pani się będzie bieda, no bo tutaj dużo osób jest samotnych. Bo inaczej to nic z tego nie będzie, jak tak. Wiesz, jak ktoś ma rodzinę czy coś, to czemu pomoże jak ktoś? Tak. A jak ktoś jest całkowicie sam, to... To nie ma, niestety. To już tragedia. Tragedia. To się zapytam, Jedzenie zdrożało na przykład? Jakieś, no nie wiem, jedzenia. Pożywienie zdrożało w ogóle według pani, warzywa, owoce? Trochę drożej. No bo owoce to już w ogóle, ziemniaki, owoce, warzywa, wszystko. Zaniało coś ostatnio w ogóle czy nic? Tak, coś, tylko pani tak jakąś... Sama emerytura wystarczająca? Wystarczy.